środę 11 grudnia piłkarze ręczni Wolsztyniaka podejmowali renomowaną drużynę pierwszoligowy zespół Śląska Wrocław. Był to mecz o Puchar Polski. Drużyna Wolsztyniaka wystąpiła w następującym składzie. Bramkarze: Jasiński Jarosław, Przybyła Krzysztof. Dalej: Młynkowiak Mariusz, Kaczmarek Tomasz, pozyskany z Chrobrego Głogów, Hanysz Wojciech, Siekierski Andrzej, Marciniak Mariusz, Sokołowski Cezary, Wieczorek Tomasz, Lorenz Krzysztof i Pietruszka Krzysztof. Na tle renomowanego przeciwnika, którego cechowało doświadczenie i przewaga techniczna, nasi piłkarze wpadli całkiem dobrze. Popełniali proste błędy, zwłaszcza w strefie obrony, ale były takie, że widoczne wyraźne zmiany pozytywne w taktyce gry. Drużynę Śląska szczególnie wyróżniali się reprezentanci kraju, Garbacz i Jacek Będzikowski, którzy należą do najlepszych graczy tego zespołu. Szczególnie cieszy miejscowych kibiców dobra gra pozyskanego z Chrobrego Głogów Tomasza Kaczmarka, zdobywcy 6 goli. Dalej 5 bramek uzyska Marciniak, po 3 bramki Hanysz i Siekierski, 2 bramki Radziszewski, po 1 Młynkowiak, Sokołowski, Wieczorek, Lorenz i Pietruszka. W sobotę ostatni mecz tej rundy rozegrają piłkarze z Elzamem Elbląg, który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 17. Zapraszamy w poniedziałek po programie na retransmisję z tego spotkania. Runda rewanżowa po sobotnim meczu rozpocznie się 15 stycznia 1997 roku z Energetykiem Gryfino na własnym parkiecie.